Cześć wszystkim, z tej strony Szapi. Do Was serdecznie ponownie u mnie. A dzisiaj mam do Was troszkę inny tutorial, filmik tutorialowy, ponieważ będę Wam pokazywać, jak wykonać zwierzęce uszka. O, cześć. Nagrywasz? Dobra, to ja z Tobą. Mam rzeczy. Ale to jest mój kanał. Okej, nie szkodzi. Okej, spoko, przesuniesz się troszeczkę. Fajnie, dobrze, bo ja przyniosłam rzeczy ogólnie. To mam ze sobą, wiesz, pamiętasz tą grupkę w Sylwester? No, to będziemy robić. I zamówiłam coś, ale masz coś do jedzenia? To chyba będzie filmik z Laurą jednak. No fajnie. Okay. Co zrobisz z tą? Żaden problem. A co robimy? Uszka. O, to umiem, fajnie. Okay. Hejka, furlaki! To był jej pomysł. Którego już żałuję, ale... Witam Was serdecznie u mnie z Laurą, naszą właśnie tutaj ekspertką do uszu. Słyszałam, że masz kanał na YouTube, więc przyszło. Tak było, witam. Właśnie go poznajesz i tych ludzi, coś Was oglądają. Hejka, furla. Dziś Wam chcemy właśnie pokazać, jak robimy uszka do strojów, czyli coś, czego wcześniej jeszcze nie wykonywałam, mój taki dziewiczy teren w cosplayu. Słuchajcie, ale Laura robi te usze naprawdę od dłuższej już chwili. To się dlaczego? Jak to wyszło? A ogólnie po prostu lubię pracę z futrem. Może jakieś maskotki? Futra, pióra, maski bardziej, ale ogólnie też płaszcze. Jestem po techniku młodzieżowym, więc tutaj szyłam różne rzeczy najczęściej z futra, więc po prostu często zostawiałam jakieś skrawki i zaczęłam je wykorzystywać do uszek różnymi metodami, trochę się tym bawiłam. Teraz się też przykłada znacznie większą uwagę do tego, kiedyś ludzie po prostu nosili kocie uszka, w czym nie ma nic złego, ale takie wiecie, te typowe z dzwoneczkami, wiesz, o które miałam dzień. Wiem, tak. Na konwentach wszędzie więc były. One są fajne do pochodzenia, jak ktoś ma strój lolity czy coś takiego, ale uważam, że do takich strojów właśnie, gdzie postać ma uszka, to one są jednak też elementem stroju, tak jak na przykład niewystylizowana peruka, to uszka, które są nie do końca dorobione, wyglądają dla mnie jak niewystylizowana peruka, więc zaczęłam je robić, bo bardzo mi brakowało tego w strojach, że ludzie mieli super odpicowany strój zawsze, po prostu nieziemski, a często te uszka na przykład, które były doczepione jeszcze do peruki ze sklepu, wiesz, takie z włosów. Tak, i to po prostu psuło strój. Dostępność materiałów jest znacznie większa i po prostu można tanim dosyć kosztem i lekkim nakładem pracy bardzo poprawić sobie jakość stroju. Więc to jest super. Zbliża się Wielkanoc, więc wypadałoby zrobić jakiegoś króliczka. Zostałam króliczkiem, białym króliczkiem. Zostałam Haru z Beastarsów, ponieważ mamy właśnie grupę, to jest Juno, ja jestem Haru i właśnie tą grupkę chcemy ogarnąć. Także dzisiaj Laura pomoże mi, jak wykonają ze mną, wykona właśnie wam, przed wam je również na kamerze i w taki sposób nauczymy się, jak ogólnie ogarniać uszka. I ogarniać futerko, i ogarniać wszystko. Będziemy dzisiaj korzystać z wykrojów, które są z mojego sklepu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale bardzo łatwo je też zrobić w domu, po prostu samemu. Jednakże jeżeli chcecie mieć konkretnie taki sam kształt, jak my dzisiaj będziemy robić, może będzie to dla Was łatwiejsze, to można je zamówić w moim sklepie Etsy albo na Allegro. Dla Was właśnie mam wszystkie linki, jakbyście chcieli dla Was odwiedzić i zobaczyć, co ona robi, właśnie jakieś fajne uszy, jakieś fajne wykroje, to koniecznie sprawdźcie. Bardzo dużo uszek. Sprawdźcie dół. Na początku powiem Wam, czego potrzebujemy, żeby takie uszka wykonać. Na pewno jest tego trochę, ale poradzicie sobie. Zaczniemy od tego, że potrzebujemy pary ostrych nożyczek, żebyśmy mogli wyciąć futerko lub je też przystrzec, jeżeli nie mamy maszynki do futra zwierzęcego, która nie jest droga i którą można kupić w wielu sklepach nawet za 20-30 zł, ale nożyczki też będą ok. Potrzebujemy pistoletu do kleju wraz z wkładami. Najlepiej ten większy, ale jaki kto ma. Potrzebujemy drucik, można go kupić w sklepach budowlanych, najłatwiej chyba i najtaniej. I coś, żeby go obciąć. Obcinak do drutu, jak to się nazywa? Obcinak do drutu. Obcinak do drutu. Potrzebujemy też piankę Ewę, 1 mm. Ogólnie co nam leży w domu, jak jest troszkę grubsza, to też będzie ok. Ale 1 mm, taka zwykła z arkusza 4 też jest bardzo fajna. I będziemy potrzebować, w tym przypadku akurat będziemy pracować na promarkerach, więc będziemy potrzebować promarkerów lub innych markerów alkoholowych. To nie muszą być konkretnie sygnowane promarkery, żeby nie było, że nas sponsorują, bo... Byłoby fajnie, ale... No, byłoby fajnie, ale nie. Przyda nam się również opaska, przez przyda się ma na myśli, że jest dosyć niezbędna do uszek na opasce, ale mniej niezbędny jest lakier do włosów, ponieważ jest tylko opcjonalny. Opcjonalnie polecam też zakupić do akurat króliczych uszek gumę krawiecką, mniej więcej tej szerokości, tu jest jakieś 5 mm,
Czy w ogóle nam się moja bluza podoba? Bo wczoraj byliśmy na szmatach w Lumpeksie i Laura powiedziała, że ją kupiła, i nie wiedziałam, czy powinnam, ale jest UW. Tak, i nie przemyślałam tego do końca, bo powiedziałam ci, żebyś ją kupiła i żebyś ją założyła na dzisiejszy odcinek. No. A to, co powinnam ci powiedzieć, to żebyś również znalazła coś, żeby ją zakryć, żeby nie była cała w futrze za chwilę. Protip, jeżeli macie worek na śmieci, załóżcie go na siebie. Protip 2 to nie jest żart. Laura, czy ja to dobrze ubrałam? Tak, tak powinniście wyglądać, przygotowanie do robienia. Ale jak macie większy worek, w który się na przykład zmieścicie... Czyli mamy gorączkę. Narodziny życia! Tak, o, jesteś jak tyranozaur! To jest nasza kolejna faza ostatnio, to jest kosmos i dinozaury. Mhm. Czy wiedzieliście, bo ważne? Spokojne, opanowane, dystyngowane. Robimy uszy! Product placement! Mamy trzy różne kształty uszu, które robimy. Mamy dwa kształty uszu, to jest jak przycinać futerko. Te uszka są tutaj. I tutaj mamy dwa zagięcia, które są widoczne, więc po tym zagięciu i po tym zagięciu później będziemy je zaginać. Wow! I to jest nasz kształt ucha. Teraz to, co jest ważne, to kierunek włosia. Tak, ta strona, w którą idzie nam włosie. Tutaj kierunek włosia jest w tą stronę i bardzo ważne jest, żeby go po prostu zaznaczyć strzałką na futerku. Jeżeli chcecie mieć puszystą końcóweczkę, której tutaj nie ma, ponieważ ja nimi gardzę, to futerko powinno iść w górę na waszych uszkach, czyli powinniście wykrój w tą stronę. A jeżeli chcecie mieć ładne przejście od uszka do peruki, takie bardzo gładkie, to futerko powinno iść w drugą stronę, tak jak tutaj. Pół będziemy wycinać mniej niż pół nawet. Wow. Niesamowite, ponieważ nie będziemy tego strzywać. To są uszka bez szycia, uszka bez maszyny, najlepiej. Nie, nienawidzę szyć. Powiedziała to osoba, która szyczy. No muszę, bo czasem trzeba, ale to, że tego nie lubię, to jest inna sprawa. Klej to jest w ogóle superior metoda do wszystkiego. Okej, muszę się zgodzić. Oprócz do tkanin. Tkaniny się szyje. Okej, no czasem jak masz, nie, masz się spięty przed konwentem i chcesz go pokleić, to... Nie! Zdarza się! Nie! 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 Oczywiście, że tak, ale... Ktoś cię lubi. A, tak, nie mama. Elu, ziomeczku. Odzwonię do ciebie później, bo kocham cię mocno, ale nagrywam tutorial na YouTube. Okej, okay, odrysowane i teraz wycinanko. To, co jest ważne, to, że nie chcecie przeciąć futra o tak. Staramy się wejść między włosie, wczesać jakby. Mm-hmm. Nie ściągnąć tego włosia. Tak, dokładnie, czyli załóżmy, że idziemy z tej strony, bokiem. Nie tniemy tego tak, tylko wczesujemy się najpierw w tej linii pomiędzy to włosie. Widzicie, teraz nożyczki są idealnie pomiędzy. Po tej linii. Mamy uszka. Wycięte. Tak, więc teraz potrzebujesz wziąć ten wykrój i jeszcze wyciąć go na piance. Razy dwa tylko. Dobra. Teraz będzie nowy skill, tnięcie pianki. Taki tutorial. Pianka. Ucho. Genialnie. Genialnie. Czas na drut. Bum, it's drut time. Jaki to używasz ogólnie? Bo to jest taki zwykły miniowy, czy nie jest jakiś grubszy? Nie mam pojęcia, bo używam taki, jaki kupię w... Ja próbuję być profesjonalna, wtedy się o jakimś technikalia. Nie, już mam drut. Nie, ale ja już spokojnie, bo ja już tłumaczę, jak wybrać. To nie ma znaczenia, jaka to jest marka drutu, albo jaka grubość. Musicie, bo on może być grubszy, on może być cieńszy, to nie ma znaczenia. Chodzi jedynie o to, żebyście mogli go wygiąć bez problemu i bez wysiłku palcami, ale jednocześnie, żeby on bez problemu zostawał w tym kształcie. Musimy wymierzyć, ile drutu potrzebujemy na cały obwód. Tak, potrzebujemy na obwód ucha i około 10 cm. Ten drut, te 10, które zostanie z każdej strony, to będzie drut, którego użyjemy, żeby przymocować go do opaski. Dlatego też lepiej nie mieć te druty, które mają na przykład obwolutkę jeszcze taką i są dosyć grubsze. One są fajne, bo są elastyczne, ale one są troszeczkę gorsze do uszek, bo będą bardziej widoczne na opasce, jak owiniemy, bo są grubsze. No ale nie są też złe. Wszystkiemu da się zaradzić ogólnie. Okay. I teraz wchodzi nasz cięciodruto. Cięciodruto. Skąd Szapi to ma? Nie mam pojęcia. To jest kasto! Okej, ale to jest, wiesz, to jest żyłek alpinistyczny. Jak chcesz, żeby ktoś się zabił i spadł w Himalajach, to robisz... to robisz... Tak. Stefan, nigdy cię nie lubiłem! Ja cię widzę w tych uszkach, w tych Himalajach! Okej, wycięliśmy teraz dwie pary drucików w naszych uszek. I jaki będzie kolejny krok? Kolejny krok będzie, żeby... je przykleić. A, czyli klejacie po teraz wchodzi mocno. Polecam, żeby
ten klej nie był jakiś super gorący. Jakby w niektórych miejscach to nie musi się trzymać, bo będziemy na to przyklejać jeszcze... Futro? Tak, wierzę was. Tylko tak, żeby to było w miejscu. Aha, dobra. Przyklejone, tak. I kleimy. I teraz uwaga, całą fajną powierzchnię, tak całą i rozmazujemy ten klej. Nie żeby grudkami było, tylko żeby była taka pełna powierzchnia. Tak. Głównie przy brzegach, nie? Najlepiej jest zacząć właśnie od czubka, przyklejamy ten po prostu kawałek nawet na czubku, żebyśmy po prostu później z drugiej strony mogli sobie tak zrobić, jest już wtedy łatwo w drugą stronę, ale czubeczek jest najważniejszy. Pamiętajcie, że przyklejone na ciepło ostrożnie. Ostrożnie. Wystaćcie palce, bo byłoby trochę słabo. Naprawdę można niezłą bliznę sobie na całe życie zarobić zwykłym klejem na gorąco. Przyklejone, ładnie, wszystko. Tutaj wszystko po całej powierzchni. I w tym momencie chyba druga strona, nie? I w tym momencie dokładnie przyklejamy, tylko warto tutaj jeszcze wszelkie te dokleić do samego brzegu. Kleimy, dodajemy tutaj klej, nie za dużo, nie za mało, tak jakbyście sypali posypką po babeczkach. Klejba i zamykamy tą tutaj przestrzeń między pianką. Tak, sklejając w ten futrem. Sposób. Tak. Dobra. Sklejając je razem i ten klej właśnie wypływa i my go sobie ugniatamy palcami, a później ten nadmiar kleju będziemy ścinać. Także właśnie ważne, żeby on nam wypłynął. Trochę jesteśmy już białe z tego futra. Mamy go wszędzie. W nosie, w oczach, w piciu. Futro. Polecamy. Futro. Więc teraz? Bierzemy końcówki, tak? I ścinamy. Dokładnie. Jak gdyby daleko? Po prostu przy tej nasadzie kleju. Nie przy nasadzie samego futra i nie przy nasadzie pianki, tylko tyle, żeby ściąć na równą linię ten klej. Mamy naszą wewnętrzną stronę, mamy naszą zewnętrzną stronę, a wiemy to, bo... Było to na wykroju? Dokładnie tak. Lub zaznaczyliśmy sobie, jeżeli rysowaliśmy własny wykrój, bo jest to po prostu o tyle ważne, że inaczej ścina się futerelko w środku ucha, a inaczej na zewnątrz ucha. Mianowicie, dlaczego to w ogóle robimy? Ponieważ zwierzęta mają krótkie futerko i dużo estetycznie to wygląda, jak je po prostu przystrzyżecie. Będziecie mogli wtedy nadać konkretny kształt, a nie będzie to wyglądać jak dwa puchate balony. Co używamy? Używamy do tego, możemy użyć nożyczek, jeżeli nie mamy trymera, ale mamy trymer, więc użyjemy trymera. Będzie łatwiej na pewno. Polecam, jeżeli mamy trymer, polecam założyć maseczki. Na pewno jakieś macie w domu aktualnie. Siostro, trymer. Więc z włosem. O! Bueno! I czy to jest długość, którą chcemy, siostro Szapi? Myślę, że jest bueno. Tutaj mamy guide do, czyli instrukcję do tego, jak obcinać. Tutaj zostawiamy po wewnętrznej stronie, tutaj zostawiamy dłuższe po bokach, a całość wewnątrz, w środku na krótko. Zostawiamy tylko dłuższe z jednej strony, z boku. Czyli innymi słowy, podobnie tak jak te, tylko bardziej na królicze będziemy aktualnie tutaj ścinać na krótko, zostawimy dół długi i zostawimy tą wewnętrzną stronę od środka. Z tyłu natomiast zostawimy dół długi, a będziemy ścinać górę na krótko. Tył zostawiamy na dole dłuższy, a boki całkowicie ścinamy, żeby nadać kształt. Dobra. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy w pewnych miejscach zostawić inaczej dłuższe włosie. Ja po prostu w ten sposób zostawiam, bo najbardziej to lubię, ale jeżeli chcecie mieć bardziej puchate łóżka, to oczywiście zcinajcie jak chcecie. Niemniej po prostu zalecam chociażby te czubki lub boki podciąć, żeby nadać tego kształtu. Laura! Ja potem to będę wyciągać chyba przez miesiąc. Co najmniej, mam to w oczach już. Możemy teraz wyrównać. To specjalnie zupełnie zrobiłam nierówno nożyczkami. Specjalnie. Okay. Tutaj tą wewnętrzną stronę ja lubię sobie ściąć tak jak ty masz na równo, albo chociażby przystrzyć, żeby była krótsza, bo ona jest dosyć długa w tym momencie, nawet jak na króliczy łóżkę, więc ja lubię ją sobie tak... Na równo? Taką prostą linią? Tak, taką prostą linią. Ale rozumiem. Po prostu wtedy, jak zacimy na prosto, ona wygląda, jakby była bardziej puchysta. Okej. Jestem nieco przerażona, bo Laura tutaj siedzi i ona tnie wszystko, jak jedzie, a ja mam takie, nie, zetniesz futro. A ty widzę, że to faktycznie nie trzeba się jakby stresować. Nie. Jak utniemy, tak to będzie wyglądać. Póki jest tam w miarę krótkie i nadamy jakiś tam kształt, to, że zetniemy gdzieś bardziej, to, że zetniemy gdzieś mniej, wszystko da się tak naprawdę wyrównać i właśnie to jest fajne, że to futro jest bardzo plastyczne, jak będziemy je ścinać, jak będziemy je trymować. Możemy naprawdę budować zupełnie nowe kształty przez samo
strzyżenie futra. Na przykład tutaj jest nadany kształt, w którym tutaj jest super cieniutko i tutaj to się poszerza, mimo że to jest ta sama grubość, tylko tutaj jest jeszcze cieniej ścięte, po prostu na samym czubku, okay, niż na podstawie, nie? Teraz jest najtrudniejsza rzecz, czyli mianowicie zrobić drugie, które wygląda tak samo. Mi dlatego... to dajesz? Ja tego nie zrobię dobrze. Tak, dlatego to tobie daję, ja tego bardzo nie lubię. Nie! To miało być długie. Ale to nie ma sprawy, bo to... Słuchaj, mówiąc krótko, mam na myśli twoje, zobacz, są jeszcze wystarczająco długie. Okej. Bo to jeszcze robisz właśnie warstwami, także musisz. Ja się boję, że to lesie. Nie! Dobra! Nie, to nie jest ostre. Dobra, ale coś tam musi ścinać, to jest jakieś ostrza. Tu są ostrza, te. Nie dotykają w ogóle tego, nic nie zrobisz sobie z palcami. A, to co ja robię? Masz reklamówkę? To jest ważne. Zaraz ją przyniosę, jak chcesz. Tak. Do czego chcesz reklamówkę? Bo chcę ci pokazać, jak uniknąć tego bałaganu, który właśnie zrobiłyśmy. Zabiję cię! Te siatka tak naprawdę teraz. Że jeśli mamy mniejsze łóżka, które się do niej mieszczą, to robimy to w siatce i nie ma tego całego bałaganu. Okej, czyli taki stan jest na... Taki stan. Teraz i czas na nożyczki, by to wszystko dociąć. Była przerwa na obiad. I obie zdajęłyśmy sobie sprawę, że mamy futro w oczach. Łóżka, które potrzebują nożyczek. Łóżka, które potrzebują nożyczek. Tutaj już na przykład ta linia jest nacięta, nie? Więc sobie możemy tutaj troszeczkę wyrównać. Czyli jakby teraz tak kosmetycznie sobie nożyczkami docinasz tam, gdzie byś chciała, żeby faktycznie dopasować ten kształt futerka pod to, co masz w głowie, tak? Tak, pod to, co mam w głowie, pod to, jak jest na drugim łóżku, ponieważ jakkolwiek symetrycznie nie chcielibyśmy tego robić, to nie będzie zazwyczaj tak symetrycznie jak... Siostry nie bliźniaczki. Tak, siostry nie bliźniaczki, a fajnie by było, gdyby były bliźniaczki. Więc teraz bierzemy naszą magiczną rolkę, którą możecie zastąpić dowolną taśmą klejącą. Jest to po prostu spoko, żeby sobie przejechać po ostatecznym wystrzyżeniu, żeby wszystkie te małe włoski, które się w tym znajdują, po prostu wyszły. No. Nie skończy na naszych oczach. I nie skończyły na naszych markerach, których zaraz będziemy używać. Możecie też używać na przykład olei pastelowych. Mamy gotowe uszka, które są przystrzyżone, gotowe i czas je pomalować, wycieniować, żeby były takie bardziej realistyczne. Mhm. Dokładnie tak. Robimy haru. Haru ma różowy taki kolor skóry, pastelowy róż w środku. Mamy tutaj nasze przepiękne markery. Ja najbardziej lubię używać promarkerów, ale równie dobrze zadziałają nam kopiki lub alternatywa na przykład z Tigera, gdzie trzy takie kosztują 10 zł. Możecie kupić paczkę szarości i paczkę z różem, najbardziej polecam. One są fajne, naprawdę się opłacą. No ale wszystkimi radę. Ważne, żeby marker był alkoholowy. Zacznijmy sobie może od takiego skórzanego, jasnego skórzanego i zrobimy sobie nim kontur. Fajnie jest zacząć robiąc taki troszeczkę outline, około pół albo centymetr od brzegu, czyli jeszcze nie rysujemy nic na brzegach, tylko robimy sobie taki outlining, linię dosłownie tutaj i później będziemy prowadzić taki gradiencik do wewnętrznej strony. Widzicie? Tworzy się nam tutaj taka warstwa naokoło wtedy fajna. Fajne w markerach alkoholowych jest to, że można je rozcierać palcem. Najlepsze, co stworzył człowiek. Myślę, że to powiem. No dobrze. Więc możecie zrobić taki fajny gradiencik, tutaj dacie troszeczkę więcej w tym miejscu i będziecie rozcierać. Okej. I po tym samym konturze później będziemy robić jeszcze różowym, żeby nadać taki bardziej różowawy kolor. Ale zanim to zrobimy, całość tutaj mamy taki ładny pastelowy, delikatnie bardzo będziemy je kolorować. Ważne jest, żeby iść z włosiem, bo jeżeli będziemy iść pod włosie, to ten kolor zrobi się nam nierówny. To będziemy takie paski, jak przy malowaniu zwykłymi flamastrami po kartce papieru. A jak kolorujemy to w ten sposób, z włosiem lekko, to po prostu jest to ładniejsze. Możemy też właśnie używać palca później, żeby to rozcierać, ale również starajcie się rozcierać i rozmazywać z włosiem. Okej. Okay. Łóżko zaczyna wyglądać... Jak łóżko. Jak łóżko, tak. Więc skoro ty sobie tutaj kolorujesz po prostu dalej, to ja przy okazji nadmienię również, że od wewnętrznej strony zazwyczaj, czyli tutaj od tej, te łóżka są ciemniejsze zawsze tam w ten sposób. Tylko ciemnymi kolorami jest ważne, żeby robić to zaraz po nałożeniu jasnego koloru, kiedy to jest jeszcze mokre i wtedy możemy to blendować palcem lepiej.
Czy można robić to na przykład w silikonowych rękawiczkach? Można, dziękuję, że spytałaś. Polecam się. Ja nigdy tego nie robiłam, ale myślę, że jest też spoko do rozmazywania. Niemniej, nie wiem na ile mogę polecić, bo sama nigdy tego nie robiłam, ale wydaje się być to spoko metodą, żeby nie ubrudzić sobie palców. Teraz, po co był nam ten brzeg? Widzisz, on jest taki średni, skórzasty. Ale właśnie po to, że również na nim zrobimy tym markerem naturalne odcięcie. Naturalny cień. Po pierwsze jest ta granica. No to insynuuje nam, że ta linia była poprowadzona świadomie. A nie, bo jeżeli zszywacie łóżka, to na przykład tego nie będziecie robić, nie musicie, ale jeśli one są sklejane, to po prostu okej wygląda. Mianowicie prowadzi to do tego, że od tej linii wychodzimy z pocieniowaniem tego futerka troszeczkę do wewnątrz, bo to już faktycznie jest na zwierzątkach. Mamy taki kontur, który jedzie po naszym kleju i nam go zakrywa, dlatego ważne było, żeby to był klej, bo jeżeli będą tam wystające elementy futerka, to tylko uwydatni nam to złe sklejenie. Okej. Albo to, że jest tam dziura, albo to, że jest tam futro po prostu, a jak to zakleimy, to po prostu marker przykrywa plastik. I oczywiście możecie dać sobie mniej tego brązu, możecie dać więcej tego brązu, możecie go w ogóle nie nawet, możecie się tym bawić. Najważniejsze to have fun, mieć fun i mieć odkurzacz. Tak, to są ważne rzeczy, rzeczy. Gotowe malowanko. Czy pani Rawra stwierdza, że jest gituwa? Tak. Wow. A, czyli teraz zginasz ten drut, który w środku wklejałyśmy, w taki sposób, żeby on po prostu ułożył nam kształt. Ale na przykład kształt. Nie chcemy też tylko mieć takiego kształtu, na przykład fajnym kształtem jest odgiąć to troszeczkę do tyłu. Troszeczkę tak zrobiła i mamy taki naturalny kształt uszka. Te zaginamy najlepiej do środka i te zaginamy również do środka w ten sposób. Widzicie to piękne futerko tutaj? Nie ma go! Nie! Dlaczego? Ponieważ będziemy to na siebie zaklejać, więc potrzebujemy krótkiego futerka tu, rip futerka, krótkiego futerka tutaj. Czyli teraz to łóżko musimy zawiąć do środka i zamocować je na czymś do naszej peruki. Co to będzie? Może być to na przykład opaska. O! Masz na sobie opaskę? Super. Tak mam. Więc teraz możemy ci te uszka jakoś, na przykład w tym miejscu je wolisz, czy w tym. Nic nie widzę, Laura, ufam ci. Więc robimy tak. Tutaj zakładamy i teraz wykonujemy manewr, gdzie jeden drut idzie w jedną stronę, a drugi w drugą stronę. W ten sposób. I zawijasz wokół opaski. I zawijam wokół opaski. Czyli trik jest, żeby ten drut się okręcił całkowicie wokół opaski? Schować go pod futerko? Dokładnie tak. Ważne jest, żeby przy mocowaniu drugiego łóżka pamiętać, który drucik poszedł w którą stronę. To znaczy, że ten drucik poszedł na przykład do wewnątrz, a ten drugi na zewnątrz. Inaczej, jeśli zrobimy to na odwrót, to łóżko się nam źle obróci, prawda? Okay. Szapi, a chciałabyś ruszyć głową, jakbyś była na pogo? Cóż za niefortunny zbieg okoliczności. Nie, to się stało! Mamy na to rozwiązanie! Góra krawiecka. Ale przy czymś, co jest bardzo wysokie. Ciężkie i wysokie właśnie, to jest fajny patent. Okay. I linia kleju. Teraz przyklejamy na tym odcinku tutaj gumę. Teraz, kiedy mamy to przymocowane, przymierzamy na włosy i odmierzamy sobie długość na około, tak żeby przymocować to z drugiej strony. Wiążecie to pod włosami normalnie, ale kim byłaby Szapi, gdyby nie piękną modelką uszek? Dziękuję. Jestem uwód. Zawiązanych tak. Moja skóra. Szapi, czy chciałabyś teraz zrobić pogo? Trzymać. No to chyba jest gotowe. Podobają ci się? Bardzo. Takie uwu. Jestem króliczkiem. Czyli będę, jak się w końcu ten strój wybije. Więc czy cieszysz się, że je zrobiłaś i że dostałaś tą postać? Mega. Myślę, że będziesz w ogóle super króliczkiem. Jak teraz założyłaś te łóżka, to w ogóle. Dziękuję. Uwu. Minęło wiele lat. Wiele godzin. Co najmniej. Azkaban, to było to. Ale nasze uszy już są gotowe. Spójrzcie, mamy te dwie pary. Jakim kosztem? Dużym. Jeżeli widzicie, jak Laura wygląda, to był to spory koszt. Ale uszka są super urocze i myślę, że będą idealne pod haru. Nie, naprawdę. Myślę, że efekt jest naprawdę warty tego siedzenia z tym futrem, wdychania go potem i sprzątania go potem. Mówisz, jakby nie było to. Nie! Po prostu jest zmęczona, bo już w sumie już jest tak, ale kończymy, to jest takie zmęczenie właśnie, jak zrobi się coś fajnego i jest się zadowolonym z projektu, moim zdaniem. Ja uważam, że są cudowne. Także uszka. Zapędzam cię na złą stronę mocy. Już niedługo będziesz sama golić futro w domu.
Tak może być, a kot będzie uciekał. Mm-hmm. Mam nadzieję właśnie, że wam się podobało to, co tutaj wymodziłyśmy, wymyśliłyśmy. I że macie ochotę na więcej filmików o uszach, o futrze, ogólnie o takich właśnie rzeczach, to może piszcie w komentarzach, czy może więcej Laur na kanale. Bo ona jest chętna, tylko jest zmęczona teraz. Czy jestem chętna? Ja po prostu przyjdę. To prawda, znam już kod. Ale jeśli jak już przyjdę, to mnie miło przyjmiecie, to będzie mniej. Miło, jestem bardzo zmęczona. Jeszcze mi. Mam nadzieję, że wam się podobało, taki właśnie nasz tutorial na uszka, bo było w tym dużo pracy, siedziałyśmy od 14 do północy, ale chyba być może wyszło, warto było. Jeżeli wam się właśnie podobało, to polecamy się serdecznie. Laura, słuchajcie, nasz uszek master, na dole wszystkie są w opisie, wszystkie linki do niej. I jak również subskrybujcie, bo są fajne rzeczy, tu będzie subskrypcja. Shop jest warte wszystkiego, subskrybujcie. Tu będzie mój Patronite, tu gdzieś go wkleję, a tu będzie więcej moich filmików. Także koniecznie podajcie, oglądajcie i róbcie cosplaye, bo warto. Do następnego razu. Bye!